Dziękuję. Jeden przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu brało udział 25 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 1344. Punkt 7.11 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego województwa pomorskiego na lata 2010-2025 realizowanego przez samorząd województwa. Druk 1344. Projekt uchwały przedstawił do marszałek Wiesław Wyszkowski. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, mocą tego projektu tej uchwały, że zostanie przyjęta, będzie prawda mocy poprzednio obowiązującej uchwały Senatu 28 listopada 2008 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego województwa pomorskiego. Powody są w zasadzie dwa, oprócz tych technologicznych dotyczących technologii stosowania prawa dostosowania zasad techniki, to po pierwsze umowa wsparcia na lotnisko RMB-owo, które obowiązuje do 2025 roku i daleko czasowo w tym aspekcie czasowym wymagało poza konstrukcję dotychczasowego wieloletniego programu inwestycyjnego. Po drugie wreszcie dlatego, że z dniem 31 grudnia bieżącego roku traci moc będąca podstawą naszej uchwały, obecnie jeszcze obowiązującej, ustawa o samorządzie województwa, który stał się podstawą do tworzenia naszych wieloletnich programów inwestycyjnych. Od tego więc momentu jedyną podstawą dla WPI będzie ustawa o finansach publicznych, która prowadzi na inną konstrukcję. Królową będzie tutaj wieloletnia prognoza finansowa, a WPI w tym ujęciu, które my znamy, będzie jedynie załącznikiem do WPF-u, w związku z tym, żeby uwzględnić tą nową perspektywę czasową i nową konstrukcję, która będzie obowiązywała już niedługo, postanowiliśmy w tym momencie już antycypująco podejść do tego problemu. Dlatego ten projekt uchwały w tej nieco zmienionej formie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projektem uchwały zajmowała się tak: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Strategii Rozwoju Polityki Przestrzennej, Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej i Rodziny, opiniując go pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Patrzyński, proszę bardzo. Właściwie tylko woli technicznego wyjaśnienia sytuacji. Mamy ciągle tutaj jeszcze zadanie w funkcjach metro miejskich i metropolitalnych, przebudowa drogi wojewódzkiej 222 i 229 i budowa obwodnicy. Obwodnica jest zabudowana i oddana, więc nie wiem, czy ona technicznie powinna zniknąć, a zostawić samo zadanie związane tylko z przebudową drogi wojewódzkiej 222 i 229. Formalnie etap obwodnicy wydaje się, że zakończyliśmy, chyba że to jest jedno zadanie, nie będziemy tego rozwijać, ale trochę to sztucznie teraz wygląda, jakbyśmy ciągle budowali coś, co już jest oddane. I dwa, to już na kanwie tego widzę, jak tylko grodzisko w Sopocie, ale mam przy okazji pytanie, panie marszałku, co się dzieje byłem z marszałkiem Czarnobajem, byliśmy w Sztumie na 90-leciu plebiscytu i przy okazji zaczepiony odnośnie Wawlewa. Musiałem się gęsto tłumaczyć, co się dzieje z Muzeum kontaktów z Polonią, więc chciałbym też, panie marszałku, na kanwie WPI, której tutaj niestety nie ma, wiem, że ten projekt nie uzyskał dofinansowania, a zobowiązania moralne wobec rodziny Sierakowskich ciągle na nas ciążą, więc chciałbym też, jeżeli to nie jest możliwe, to byśmy wiedzieli, co się z tym dzieje i może albo wprowadzili to do WPI, albo po prostu inną formę finansowania, bo trudno się tłumaczyć wobec spadkobierców, tych, którzy oddali pałac na cele publiczne, a teraz po prostu nic się tam nie dzieje. Dziękuję bardzo. Pan marszałek. Jeśli chodzi o tę kwestię, to ja bym miał najpierw w tej drodze. To jest ten sam projekt, oczywiście, tylko że został podzielony na dwa zadania inwestycyjne. Jego nazwa tak do tej pory funkcjonowała i oczywiście możemy to skreślić, ale ponieważ to jest projekt kilkuletni, będzie jeszcze realizowany w przyszłym zapewne. Więc dlatego mógłby nadal tak pozostać, bo nie ma oczywiście już nic większe do znaczenia. Będziemy realizować drugie zadanie, drugi etap tego projektu. Jeśli chodzi o Wawlewo, ja nie ukrywam, że też jestem zaniepokojony. Podzielam tutaj to zaniepokojenie pana przewodniczącego. Proponuję, żebyśmy najpierw może o tej sprawie.
razie porozmawiali na jednej z komisji. Wtedy myślę, że wrócimy do sposobu realizacji, bo rzeczywiście Muzeum Narodowe, można powiedzieć, projekt po projekcie przybywa nie tylko sprawie Paplewa, ale również rozbudowy muzeum i to jest bardzo niepokojąca sytuacja. Więc proponuję, żebyśmy dyskutowali tę sprawę wspólnie na komisji. Dziękuję bardzo. Nie widzę chęci na dyskusję. W związku z tym zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 1340 na poszczególnym? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu brało do 24 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 1342. Punkt 7.12 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Wysokiego Śląskiego na rok szkolny 2010-2011 w ramach poddziałania 9.1.3 programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, druk 1337. Projekt uchwały przedstawia pan marszałek Krzysztof Czarnobek. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, o tym projekcie, a mianowicie w ramach działania operacyjnego Kapitału Ludzki istnieje możliwość wsparcia również dla osób, dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy nie przekraczają tej bariery dochodów, jeśli chodzi o dochody rodzinne, natomiast chcielibyśmy ich wspierać nie tylko z punktu widzenia pomocy stypendialnej, ale połączenia dwóch rzeczy, czyli pomocy stypendialnej, ochrony socjalnej, czy danego poziomu dochodu, ale również wsparcia tych, którzy wykazują szczególne uzdolnienia i osiągają określone wyniki w naukach matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Jak wszyscy tu na sali jesteśmy, dzisiaj wiemy, Polska, nie tylko Polska, Europa dzisiaj wie na brak osób z wykształceniem matematyczno-przyrodniczo-technicznym, dlatego każda forma wsparcia dla tych osób jest istotna. Wspomnę tylko, że docelowa grupa to będzie około 400 uczniów, stypendium będzie około 300 zł miesięcznie w roku szkolnym 2010-2011 przez okres 12 miesięcy. Jest załączone, jakie trzeba spełnić kryteria, w sensie dochodu z egzaminów, wyników tych egzaminów. Na podstawie tego sporządzane jest protokół oraz też do zatwierdzenia listy ostatecznej oraz listy rezerwowej. Jedną rzeczą, która przeraża, to jest ilość dokumentów, które należy wypełnić, ale nie podobają się do wnioskowania o pieniądze w ramach działań Unii Europejskiej. Jeśli Państwo, Pan Przewodniczący pozwoli, chciałbym prosić Państwa o zmianę, a będzie poprawkę wpływu pisarskiego w paragrafie 8. Ustęp 1, punkcie 3, zmiana polega na wykreśleniu części matematyczno-przyrodniczej, a paragraf 8, ustęp 1, punkt 3, otrzymuje brzmienie wyniku sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, uzyskanego na koniec poprzedniego etapu odpowiedniego ucznia, maksymalnie 10 punktów i dalej. Tak samo proszę Państwa o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Ta poprawka wyczerpała propozycję Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu, które też wnosiły o taką zmianę. W związku z projektem zajmowały się właśnie dwie komisje, które opiniowały pozytywnie wraz z tą poprawką. Jeżeli to jest ta poprawka, to udzielamy dyskusji. Kto z Państwa radnych? Kto z Państwa radnych chciałby zadać głos w dyskusji? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 1337 wraz z autopoprawką zgłoszoną przez pana marszałka? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Głosowanie brało się 24 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 1337. Dziękuję Państwu. Teraz przekazuję prowadzenie obrad Pani Przewodniczący i Radny Zychcicy.